Witam Państwa w programie Rozmowy przy szklance wody. Dziś nie będziemy rozmawiać o polityce, tylko o sporcie. Naszym gościem jest prezes Wschodzkosławskiego Towarzystwa Koszykówki, pan Mirosław Zgrzebnicki. Witam Państwa, witam Pana. Dzień dobry, witam Państwa. W sobotę klub oficjalnie zakończył sezon. Sezon, dodajmy, bardzo udany. No jak widać, ocalały Pana wąsy. Tak, sezon był bardzo udany. Myślę, że społeczeństwo już wie o naszym awansie do drugiej ligi ogólnie. Co jest ważne, mamy wchodzący zespół młodzieżowy, który częściowo nam pokazał w sobotę na turnieju ogólnie. Wąsy ocalały, ale temat był krótki. Świecimy z tych siatkę, to rzecz jest najważniejsza, bo wąsy odrosną, nie? Ale siatki sobie nie można ściąć z sali, gdzie trwał turniej finałowy. Są dwie siatki, dwa zespoły, które awansują, zawsze ścinają sobie po jednej siatce i taka siatka u nas jest. Będzie na pewno w zaszczytnym miejscu wisiała ogólnie, bo to uważam, że w naszym regionie chyba jest jedyny klub, który ma taką siatkę, być posiadał ogólnie, nie? Bo nie kłamamy, że ani Leszno, ani Żrawicz, ani Kościan, ani Łódź, takie po prostu nie mają. Nie? Mhm. Nie została też spalona marynarka, ocalała. Znaczy, nie została, wczoraj byłbym gotów ją spalić, ale po prostu nie miałem jej przy sobie akurat. Nie. No, także po prostu nie udało się odpalić na tej. Tak, często to podkreślamy, pan to dzisiaj też wspomniał, że o awans do drugiej ligi biły się kluby właściwie z całej południowo-zachodniej Wielkopolski. Próbował Rawicz, próbował Kościan, próbował Leszno, udało się we Wschowie. Tak w dwóch słowach, jeśli miałbym to podsumować, dlaczego właśnie Wschowie, czym się Wschowa wyróżnia, że tutaj się udało? Powiem w ten sposób, może będę nieskromny, ale przede wszystkim jest atmosfera. Są odpowiedni ludzie na swoich stanowiskach ogólnie i dzięki temu to tak powstało po prostu. Czy w Kościanie, czy w Lesznie, czy gdzieś dalej, po prostu tam był problem po prostu w tematach zarządu, nie uważam, nie? Bo stanownicy byli. Kwestia była, jak z tego wybnąć, jak to pogodzić, żeby, jak stworzyć atmosferę, nie? W zespole, żeby no to wyszło po prostu. Mhm. Żeby wystartować w drugiej lidze, potrzebne jest 200 tysięcy, takie są wymagania Polskiego Związku Koszykówki, taką kwotę trzeba zabezpieczyć. Zapytam wprost, skąd we Wschowie wziąć te pieniądze? Powiem w ten sposób, 200 tysięcy jest potrzebne, Warszawa potrzebuje takiego zabezpieczenia ogólnie. Ja wyliczyłem, że na troszkę mniej potrzeba nam tych pieniążków. Mhm. Jest umówiony w środę z panem burmistrzem, starostą i burmistrzem Sławy na spotkanie w czwórkę ogólnie. Tam będziemy właśnie rozmawiali, jak zapodają samorządy, skąd ewentualnie znaleźć te środki, ile samorządy znajdą tych środków swoich kasach ogólnie. No i później będziemy szukać po prostu dalsze pieniążki u sponsorów. Co klub może zaoferować sponsorom? Klub może zaoferować dużo sponsorom, bo mówię, mamy duże spodenki, duże koszulki, nie, także jest tam miejsca dużo na żeby. No, koszykarze to czyli najwyżsi sportowcy. Dokładnie, umieścić swoje loga, swoje tematy, bo nie jesteśmy bardzo na to przygotowani, otwarci, nie wiem po co problemu. Zresztą ten cały sezon gramy z logiem Banku Spółdzielczego na tym. To są rozrywki już centralne, Warszawa, my już nie gramy przykładowo w naszym okręgu, to są centralne. Jeździmy do Gdańska, Szczecina, Bydgoszcz, pod Warszawę jeździmy, także są to już znaczące wyjazdy, znaczące miasta, nie? Mhm. Czy nie znam jeszcze dokładnie, jak rozgrywki będą wyglądać, ale to jest bardzo ważna informacja, że są to rozgrywki ogólnopolskie i będzie można się reklamować w różnych miastach. Jest to też duża promocja dla Wschowy i Sławy oczywiście. Mi się wydaje, że to jest duża promocja, nie ma lepszej promocji jak przez sport, uważam, takie miasta jak właśnie Wschowa i Sława. Co byśmy nie mówili, to są już rozrywki centralne, ogólnie jeździmy po całym okręgach ogólnie, także mówię, że myślę, że jest to promocja duża. Mhm. Klub reprezentuje dwa miasta. Co możecie zaoferować Sławianom? Znaczy się Sława, jeżeli wstanie w kosie zadania, mam nadzieję, że burmistrz nam coś da, zabezpieczy jakieś pieniążki na nas, na przyszły sezon ogólnie. Chcemy wystartować w drugiej lidze, w trzeciej lidze, młodzika i kadeta. Mi się wydaje, że nie ma problemu, żeby część meczy, część rogowych, nie, przekazać właśnie do Sławy. I też tam stworzyć tak samo jak u nas, atmosferę, żeby przychodzili kibice, żeby mieli po co czym bawić się. Mhm. W tym roku były problemy z trenerami. Czy jest szansa na to, że w przyszłym sezonie właśnie w Sławie
młodzi ludzie zainteresowani koszykówką, dzieci, młodzież będą mogli również trenować? Tak, no na dzień dzisiejszy jesteśmy po rozmowach z trenerami. Ten Krzysztof Zajc zostaje u nas na następny sezon. Paweł Woski też zostaje. Zawodnicy zostają wszyscy, oprócz Marcina Rzeszkiego, który po prostu no, wyjechał do Sobótki, tam się wybudował, zamykał z żoną po prostu, no i jest problem dojazdu, to są odległości są, a wiadomo, że treningi muszą być przynajmniej 3-4 w tygodniu ogólnie, jest to jednak odległość, no niestety musieliśmy się pożegnać. Co z Sławą? No właśnie, no Sławą, no i powiem w ten sposób, nie, że mając 4 zespoły, musimy jeszcze znaleźć jakiegoś trenera, na pewno, jeszcze jednego dołączyć. A ja już byłem na rozmowach u pana burmistrza Sławy właśnie odnośnie tej grupy młodzieżowej. Tam mamy złożyć jakieś spotkanie z WF-istami, ewentualnie będziemy rozmawiali, na jakich zasadach to by miało działać. Z tym, że ja myślę, że jednak byłoby lepiej, żeby to było wszystko pod egidą klubu, bo wtedy można rzeczy kontrolować, wymagać i tak dalej. Nie? A w szkołach wiadomo, jak tak to będzie, nie? Wiemy już, że nie będzie, powiedział pan, że nie będzie Marcina Rzeszowskiego. Na pewno są potrzebne jakieś wzmocnienia, czy klub tutaj już... Tak, klub, jak mówię, my jeszcze nie mamy, to prawda, no, finansów na tą drugą ligę, ale niestety musimy biegać szybko, bo kluby inne też nie śpią ogólnie. Tak, jesteśmy na etapie wzmocnień, szukamy Rzeszowskiego na pozycji numer 5 za wyników. Na dzień dzisiejszy, w sobotę się nam ujawnił Jakub Chałupka, który chcę wrócić do Wschowy, chcę grać w naszym zespole, także jest jakieś tam wzmocnienie na pewno, też będzie ogólnie. I mamy, rozmawiamy z dwoma piątkami z regionu Szkodowo, no tu nazwijmy Osieczna Leszno. Nie będę zadał się należeć nazwisk, bo one mogą jeszcze no, nie wyjść, nie chciałbym, żeby to było. A są to zawodnicy, którzy grali w pierwszej lidze. Ale też te rozmowy ze sponsorami też już jakieś się zaczęły? Znaczy się, powiem inaczej, nie do końca, bo najpierw chcemy rozmawiać z samorządami. Uważam, że ty, pan Krzysztof Grabka, burmistrz, nie? Się w to mocno zaczyna angażować i ogólnie i mam nadzieję, że przy jego pomocy to wszystko no, będzie nam łatwiej i powiem krótko, no jeszcze uważam, że nie mogło nie być tej drugiej ligi, nie? W Słowie. Rozumiem, że urząd też zadeklarował jakąś pomoc może w szukaniu sponsorów? Tak, dokładnie, no dlatego mówię, najpierw musimy rozmawiać z samorządami, a później ewentualnie będziemy rozmawiali z potencjalnymi sponsorami, nie? No, to są, wiadomo, że są inne środki, nie? A dopóki nie mamy gwarancji, przykładowo urzędów, nie możemy mieć, bo wiadomo, że sponsorzy sami się też tym nie poradzą, nie? Dobrze. Sezon zakończył się. Dla działaczy jednak ta przerwa na pewno nie jest czasem na odpoczynek. Czego więc działaczom możemy na ten czas przygotowań życzyć? Znaczy obfitych i pozytywnych rozmów, nie? Bo to jest podstawa. Uważam, że jeśli zamkniemy budżet klubowy na drugą ligę, nie? To będzie wielki sukces dla zarządu ogólnie. I wtedy dopiero możemy siąść i odpocząć troszeczkę, nie? No a jest mało czasu, bo 15 sierpnia już wjeżdżamy na obóz sportowy, młodzież wjeżdża, także tego czasu będzie zostało po prostu niewiele. To tego życzymy. To był trzeci odcinek programu Rozmowy przy Szklance Wody. Pozostaje zaprosić Państwa na kolejny odcinek.